Amsterdam. Miasto, które kojarzy się z kanałami, rowerami, żółtym serem, pomarańczowymi chodakami i całą masą dóbr zakazanych. Trafiliśmy tutaj prosto z Paryża, ekspresem, by rozwiązać kolejną zagadkę, którą okazały się być słynne targi kwiatów, czyli Blumenmarkt, usytuowany na ulicy Singel od numeru 610 do 616. Amsterdam to miasto wielu, wielu atrakcji, ale to, co można zobaczyć na każdym kroku, to cała masa rowerów oraz kanały. Z ciekawostek powiem Wam, że w Amsterdamie jest znacznie więcej rowerów niż mieszkańców. Dlatego bardzo często można spotkać gdzieś rowery stojące, pozostawione same sobie, zardzewiałe. Ale wiele też rowerów ląduje w rzekach, w kanałach. Cóż, pytacie, kto wyrzuca te stare rowery? Pewnie ich właściciele, ale od czasu też do czasu spici Anglicy. Co? Nie udało się ten kawy, czekolady załatwić? Nie udało się niestety. No. Niestety. Nie było nic dobrego? Nie. Nie było mało amsterdamsko. Aha. Jest to w telewizji. Wiecie, jedyne słodycze amsterdamskie to nie jest dobry pomysł. Jedna z zabawniejszych kwestii związana z Amsterdamem to skojarzenie, jakie to miasto wywołuje. Kiedyś, myśląc o Amsterdamie, myślało się o tulipanach, kanałach, ciasnych uliczkach, kamienicach, które są bardzo klimatyczne. Teraz, kiedy powiem Amsterdam, większość z Was niestety pomyśli o słynnych coffee shopach. Zastanawialiście się trochę od czasu do czasu, jak wygląda nasza grupa w podróżach przez jednak najsłynniejsze miasta Europy? Wygląda to dosyć ciekawie. Ja z reguły trzymam kamerę. Większość osób trzyma aparaty. Czasami, kiedy idę i nagrywam coś, to trafię na Krzyśka, który robi dokładnie to samo ulicę obok. Siedząc w restauracjach, wyciągamy nasze telefony i próbujemy przesyłać zdjęcia do internetu, albo też nagrać to, co akurat na stole się znalazło. Interesujący sposób spędzania czasu. Chociaż w zasadzie dzielimy się z Wami prawie wszystkim, z wyjątkiem wspomnień, których pokazać nie możemy. Jest takim miastem, w którym właściwie poruszają się tylko i wyłącznie hipsterzy oraz ludzie, którzy są zorientowani internetowo i nagrywają sami siebie w ten oto sposób, patrząc w obiektyw aparatu, który trzymają swoją własną prawą ręką, jak tutaj obecny na drugim planie Rob. On właśnie robi to samo. To jest tak, to jest cała Segrita. Podsłuchiwałaś? Nie, ja nigdy nie podsłuchuję. Rob. Nie jestem wielkim fanem słodyczy, ale mam słabość do jednego ciasta. Nazywa się ono tiramisu. Tiramisu kosztuje za każdym razem, gdy jestem w nowym miejscu. Jadłem tiramisu w Londynie, jadłem tiramisu w Paryżu i w Amsterdamie postanowiłem tiramisu skosztować. Jak na razie zdecydowanie wygrywa to z Paryża. Było wybitne. Ale cóż, być może dane będzie mi skosztować tiramisu we Włoszech. Myślę, że tam będzie najciekawiej. Będąc w Amsterdamie, kilka rzeczy należy zrobić koniecznie. Wiem, pewnie pomyślicie o coffee shopach i o Red Light District, ale nie to mam na myśli. Przede wszystkim wypadałoby zjeść surowego śledzia, z których Amsterdam słynie. Jest kilka sposobów na spożywanie tej ryby. Można zjeść albo na surowo, albo też możecie zjeść go na bułce. Coś w rodzaju nietypowego hot doga. Ja zdecyduję się na tą drugą opcję, ale jeżeli chcecie obejrzeć coś bardziej hardkorowego, to polecam. Zdaje się, że Krzysiek Gonciarz będzie go jadł bardziej tradycyjnie.
Znajdujemy się obecnie w centrum miasta i przyznam, że jestem odrobinę przytłoczony. Ludzi masa, a ta część, ta ulica jest ulicą handlową. Mnóstwo sklepów z ubraniami i tego typu atrakcjami. Jak pewnie zgadujecie, dziewczyny są szczęśliwe. Krzysiu także zniknął w jednym ze sklepów z ubraniami. Ja trochę się nudzę, ale postanowiłem coś nagrać ku uciesze gawiedzi, która mnie w tej chwili otacza. Niezła rzecz. Do tej pory wszystkie uliczki, które zwiedzałem, służyły raczej atrakcjom turystycznym, bądź były okazją, by zjeść coś dobrego. Tutaj komercja w czystej formie, ale jakże radosna. Co kupiłeś? Odpalisz się? Spodnie. Nie, no nic takiego. Nic flashy. A, kresisz? To są moje nowe spodnie. Będzie je można zobaczyć na licznych programach. Poza tymi programami, które kręcę bez spodni. Prawie zapomniałem o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Holandia kojarzy się także z serami. Żółtymi, bardzo dobrymi serami. Właśnie za mną jest jeden taki sklepik. W Amsterdamie jest ich pewnie więcej. Mam nadzieję, że pozwolą nam wejść do środka i nagrać co nieco. Jesteśmy w środku i bardzo się cieszę, że mogę wam to pokazać. Oprócz tego, że znajdziecie tu mnóstwo gatunków żółtego sera, to jeszcze wnętrze bardzo, bardzo interesujące. Wygląda na to, że ktoś tu ser traktuje z szacunkiem. Nasz pobyt w Amsterdamie zbliża się powoli do końca, ale nie przejmujcie się. Mam jeszcze dla was kilka atrakcji, bo wieczór zapowiada się naprawdę nieźle. Wieczór spędziliśmy w towarzystwie Michała Drobota. I jeżeli interesujecie się grami, to powinniście chociaż trochę kojarzyć to nazwisko. Jest on deweloperem Guerrilla Games. I oprócz tego, że jest świetny w swoim fachu, jest także fantastycznym przewodnikiem po Amsterdamie. Wybraliśmy się na wyprawę łódką po kanałach Amsterdamu. Wróciłem mokry i przemarznięty, ale gwarantuję wam, mam teraz mnóstwo ciekawych wspomnień, a wieczór był cholernie udany. Cóż, to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się. Pa, pa. Jest w ogóle ten Guerrilla Restaurant, że musisz na Facebooku się zgłosić na listę i mogą do ciebie odzwonić bądź nie, w zależności od liczby rekomendacji, mm-hmm. I ci podają tylko datę i miejsce. I ty się tam zjawiasz i masz ten trójdaniowy obiad z imprezą później. A miejsca są na przykład dach wieżowca, albo podziemia, albo metro, albo stary trzyp jakiś tam, albo stary tunel. Ja byłem w opuszczonej fabryce raz. Północ ma biopożywienia, wiesz? Najlepsze jest to, że ci kucharze, którzy obsługują tę imprezę, to są kucharze z bardzo luksusowych, normalnych knajp z miasta. Mm. Tylko, że raz na jakiś czas odwalają taki właśnie Guerrilla Restaurant. Tak? A chciałaś poprowadzić? W drugą stronę ci się wydaje. Ja też... drugą stronę. Nie, drugą. Elisa, masz prawo jazdy? Nie. Widziałam dopiero 3 razy. A to są kierunki na ten, no. No ogólnie jak jedziesz w prawo, to skręcasz w lewo, no ale to jest normalne. Aha. Jadę. Nie starczy mi baterii na red light, ale piernicze, to jest dobre. Także telefonem nagram.